Moje nazwisko Piotr Dudek, jestem adiunktem w Katedrze Systemu Wytwarzania, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuję się przede wszystkim drukowaniem 3D, drukowaniem przestrzennym, jak również inżynierią odwrotną. Drukarki 3D u nas wykorzystywane są przede wszystkim dla prac związanych z pracownikami, jak również dla studentów. To są prace dyplomowe, to są projekty, to są jakieś pomysły studentów, to są również prace badawcze związane na przykład z energetyką, z materiałami, tego typu rzeczy. Synteridy jako firma chcieliśmy zobaczyć, jak się sprawuje polska myśl technologiczna. Ja również zajmuję się tą technologią SLS i tutaj chcieliśmy zobaczyć, czy istnieje dla nas możliwość jak gdyby wykorzystania takiej maszyny. Jest to dużo tańsze rozwiązanie, porównując do dużych maszyn SLS. Umożliwia również testowanie materiałów o mniejszej objętości. Czyli możemy wykonywać elementy, które są dużo mniejsze, wykorzystując dużo mniej materiału. Tutaj wystarczą około 1-2 litry proszku, którym zasypujemy maszynę i już możemy zacząć drukować. Na początku zaczęliśmy od elementów zaproponowanych przez firmę Synterid na ich materiałach, a później próbowaliśmy również testować własne materiały, własne kompozyty z różnym powodzeniem, ale to jest związane z tym oczywiście, że to są badania, czyli nie wszystko wyjdzie. Na początku było troszeczkę trudno, jak zwykle z każdym systemem, natomiast później po dojściu do takiej lekkiej wprawy, no to obsługa zajmowała kilkanaście minut tak naprawdę, przygotowanie wydruku, czy też samo czyszczenie maszyny. Po pewnym przeszkoleniu tutaj studenci wykonują różnego rodzaju prace, natomiast takie bardziej niebezpieczne prace związane na przykład z czyszczeniem optyki i tak dalej, no to raczej jeżeli już coś wykonują, to pod nadzorem. Jeżeli chodzi o Lizę, no to tutaj większość prac, wydaje mi się, mogliby wykonywać studenci, dlatego że no, ta obsługa jest dużo, dużo prostsza. Ta technologia pozwala nam na wykonywanie elementów o podobnej jakości powierzchni, czy też podobnej złożoności struktury, porównując do SLA, przy dużo mniejszych kosztach.